Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest pochodna funkcji jednej zmiennej. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie? Wystarczy Wam kartka papieru, coś do pisania oraz tablicę ze wzorami na pochodne. I możemy rozpoczynać. Mamy na tablicy przedstawioną pewną funkcję s, która jak widzimy zależna jest od zmiennej t, czyli mamy funkcję s od t. No i ona składa się tak, z logarytmu, którego argumentem jest pierwiastek, pod którym jest ułamek. Czyli to już na 100% będzie pochodna złożona, więc już zapiszmy sobie pod spodem s' i będziemy powoli rozbierać tę naszą funkcję. Najbardziej zewnętrzną funkcją tutaj jest logarytm, czyli z niego na początku liczymy pochodną. Pochodna z logarytmu to jest 1 przez argument, czyli to będzie 1 przez pierwiastek z naszego ułamka, czyli 1 plus t przez 1 minus t razy. Następnie dobieramy się do naszej funkcji. Funkcją wewnętrzną jest ten pierwiastek, ale sama pochodna tego pierwiastka też jest funkcją złożoną. Czyli musimy najpierw zrobić pochodną z funkcji najbardziej zewnętrznym dla tego pierwiastka, czyli najpierw pochodna z pierwiastka, czyli to będzie 1 przez dwa pierwiastki z tego wyrażenia, nie zmieniamy go, dopóki nie policzymy z niego pochodnej, razy, i teraz dobieramy się do tego, co jest pod pierwiastkiem, i tu jest pochodna ilorazu, czyli musimy policzyć pochodną ilorazu, czyli to będzie co? Pochodna licznika, czyli 1, razy niezmieniony mianownik, czyli 1 minus t, minus pochodna z minus niezmieniony licznik, czyli 1 plus t, razy pochodna z mianownika, czyli minus 1 przez mianownik do kwadratu. I co dalej? Czyli wpisujemy sobie s' równa się. Tu jak sobie pomnożymy mianowniki, to opuści nam się pierwiastek, czyli dostaniemy 1 druga razy 1 przez ułamek ten, który 1 przez ułamek 1 plus t przez 1 minus t, czyli będzie piętrowy ułamek, który ja chcę wywrócić, żeby tego piętra nie było, i dostanę 1 minus t razy 1 plus t razy, i tu zaczynam porządkować, czyli tak, jedynka wymnożona przez nawias nie zmieni tego, i tak, minus 1 razy minus to będzie plus 1 plus t przez 1 minus t do kwadratu. I teraz co mogę zredukować? No mogę zredukować na przykład cały ten licznik z jedną potęgą tego. I co dalej tu zostanie mi? To będzie tak, 1 druga razy 1 przez 1 plus t razy. I tu już nawiasu dużego nie wpisuję. I co się dzieje tu? Tu się zredukuje mi minus t z plus t. 1 plus 1 to będzie 2 przez 1 minus t. I teraz co dalej? Dwójki mogę zredukować, a tu mam wzór skróconego mnożenia a plus b razy a minus b, czyli dostanę ostatecznie 1 przez 1 minus t kwadrat. Jeżeli nie czujecie się na siłach, jak to zawsze powtarzam, doprowadźcie to do momentu, kiedy wiecie, co się dzieje i jesteście pewni, że to wszystko jakby jest dla Was czytelne. A my sobie tutaj doprowadziliśmy to do postaci, która no, jest dużo bardziej sympatyczna niż na początku, udało się. I to jest koniec naszego przykładu. Ja zachęcam bardzo serdecznie do innych pochodnych, które znajdziecie na naszym kanale. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości lub też chcielibyście, abyśmy umieścili tutaj inne zadania, nie czekajcie, wysyłajcie wszystko na adres mailowy, który zawarty jest w opisie do tego filmu. Ja zachęcam Was do polubienia filmu, do subskrypcji kanału, życzę udanego dnia i do usłyszenia.